Siemanko! Z tej strony Brutus. Unboxing! No. Build like a tank, ZT, proudly overbuilt in the USA, i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy napisik. Już wiecie, co to jest. 550. Black wash. Otwieramy pudełko od Zetki. Pudełko troszkę zdezelowane, ale nóż ma być nowy. Jak zwykle papierki, to norma. Papierki są w Zetkach zawsze takie same. Nie to co na przykład w Spiderko. W Spiderko zawsze jest inna gazetka. Zależy jaki nóż kupimy. A tu proszę bardzo. Wygrałem aukcję na Allegro, jeśli ktoś się będzie pytał. No. I tutaj mamy wersję. No nie wersję, tylko stronę G10, a tutaj stronę tytanową. Wow! Chodzi nieźle. Jak tam? Mechanizm dobrze trzyma. Jest to wersja druga, czy też generacja druga. Zobaczmy, jak tutaj to zamknięcie. Przyzwyczajony jestem do flipera, ale ta generacja nie miała flipera. Otwiera się łatwo. Jest taki sobie brzydki, brzydko ładny. 172 gramy, jakoś tak nie czuć tego. Zobaczymy, jak tam składanie. No niestety, to nie jest nóż na łożyskach kulkowych, tylko na podkładkach z fosbrązu. Ale otwiera się za to bardzo ładnie. Natomiast jeśli chodzi o składanie, to no nie jest źle. No oglądałem się filmów. Ja postanowiłem, mówię, kupię go, zobaczę co to jest za sprzęt. Raczej nie jest to nowy, więc sprzedawca trochę chyba oszukał. No, jak zwykle, nie? Takich ryzby nie było na tym blackwashu. No, ale ma fajny, niski numer seryjny. Zaje fajną stal, którą uwielbiam i właśnie trzeba przetestować ostrość. Mam tu kawałek paragonu. Wow! Wow! Nie, no to jest cudo! Nie, no pięknie! Sprawdźmy jeszcze. Świetnie, jest ostry wszędzie. Na całej swojej długości krawędzi tnącej. No naprawdę. Świetnie. Kciuk do góry. Wiecie co, a może on jest i nowy? Krawędź tnąca wygląda na fabryczną. Boże, wam to jak zwykle nie chcę złapać ostrości, nie? Normalne. Czekajcie chwilę. Proszę bardzo. No jak zwykle widać, ponieważ one są ostrzone maszynowo, więc widać to na krawędzi tnącej, więc jest to na pewno krawędź tnąca fabryczna. No musiałem sprawdzić wagę, więc być może moja waga zaniża, ale jest to te prawie 170 gram, chociaż w ręku kurde się tego nie czuję. Ok, unboxing pomału się zaraz zamieni jeszcze w ten, w recenzję. Powiem wam, że nóż na mnie robi naprawdę piorunujące wrażenie. Jest brzydki, ale jest bardzo ergonomiczny. Zaczyna mi się coraz bardziej podobać. Więc wyczekujcie recenzji, która na pewno będzie szybciej i nie będzie trzymana na dysku, tylko od razu po zrobieniu będzie wrzucona na kanał. Wiadomo, a teraz trzymajcie się, no i cześć!